Kto z was ma tą furę? Ja ją wylosowałem prawie na początku gry. Jak zaczynałem na tej takiej wersji przedpremierowej grać, to tą korwetę, bo to jest korweta, zdobyłem praktycznie od razu z Will Spinów. Na początku gry z Will Spinów leciały same unikalne samochody, kupa ściana leciała, jakby jak ktoś grał od samego początku Fordzy, to Cox, no nie? I tak samo było na przedpremierowej wersji, zanim w ogóle reszta świata dostała dostęp do tej giery, to leciały takie rzeczy, takie koksy leciały z tych Will Spinów, a teraz to tam po 2000 kredytów, po 5000 kredytów, jakieś Audi RS6. Chłopie, wcześniej to się legendarne samochody zdobywało z tych Will Spinów, serio. Ale zmniejszyli nagrody, bo stwierdzili, że ludzie za bardzo tam, jak to się mówi, grejfrutują chyba, nie? Te nagrody i stwierdzili, o nie, ucinamy wam nagrody o połowę. Dobra, nieważne, słuchajcie, dzisiaj tryb Fortnite startujemy. Ostatnio testowałem jakąś... Co to jest za miejscówkę testowałem? Ja już nie pamiętam, przypomnijcie w komentarzach, jak pamiętacie. W każdym razie, dzisiaj lecimy na bogato z nową miejscówką. Dzisiaj testujemy dżunglę. Ostatnio testowaliśmy jakąś ciulową miejscówkę i w ogóle byłem niezadowolony z przebiegu całego odcinka, ale kilka fajnych pojedynków udało się zrobić, z tego co pamiętam, nie? Fajny odcinek wyszedł. O Boże, patrz jak to ciśnie. Na piąteczce driftik. Dobra, wchodzimy sobie w online, wybieramy eliminator i startujemy. Dawaj, robimy tutaj jakieś kółko. Nie umiem naświetlować dźwięku pisku opon, a wy? Korweta jest przesadzona w ogóle. To nie wygląda jak korweta, to wygląda jak... nie wiem, kapeć? Jak kapeć wygląda. Nie taki roadster. Nie chciałbym mieć takiego kapcia, jest. I startujemy dżungla, zobaczcie gdzie. Ja nie wiem co tu jest, tu chyba nic nie będzie. Ale może w lesie jakoś są poukrywane te dropy, nie mam pojęcia, no. Zobaczymy. Nie testowałem, myślę, że ciężko będzie dojrzeć te dropy. Ale z drugiej strony może mało osób tutaj przyjeżdża i twórcy stwierdzili, dobra, no to my tutaj zwiększymy ilość dropów o 200%. Żeby sobie to posprawdzamy. Aha, tu są te takie świątynie, okej. Dobra, jak się dziwny respawn w ogóle. Ty, to sprawdzimy, czy coś tu jest, bo tutaj powinny być w sumie dropy, nie? Dobra, trzymajcie kciukasy. Ty, ale tu ciężko dojrzeć, nie? Zobaczcie, tu nic nie widać. Z daleka nie można nic dojrzeć. Jest, widzę. Widzicie ze mną to? Zabieramy. Są dwa! Na szczycie piramidy, najpierw szczyt piramidy. Ej, nie ma tu żadnego gracza. Boże, to dobra, zabieram, żeby sąsiad nie miał. Pyk, zabieramy, zjeżdżamy. Tu, wow, dwa są, ej, aż dostałem takiego, jak to się mówi, nie zez, tylko odwrotnie do zeza. Ej, ten sam samochód. Odwrotnie do zeza, że się patrzysz w te dwie strony. Jak to się mówi na to? Street? Nie. Nie wiem jak to się na to mówi, ale że w dwie strony, to miałem coś takiego przez chwilę. Ej, wolę tego Forda Escorta chyba. Nie no, dobra, weźmiemy to, bo wyższy poziom. O, tu mam kawałek drogi do odkrycia. Ja tu w ogóle mało co byłem. A patrzcie jakie tutaj są, jak grafika wygląda, kozasko. Ty, na tym eliminatorze też można sobie drogi odkrywać. Spoko. Dobra, to ja sobie tu poodkrywam. Już mi niewiele zostało do odkrycia. Jak to się nazywa? Veloster? Veloster, kurde, faktycznie. Ciekawe. Ciekawa nazwa tego Velostera. Chcielibyście się nazywać Veloster? Na przykład mielibyście na nazwisko Veloster, nazywałbyś się Patryk Veloster. A skoro jesteśmy przy Patryku, to pozdrawiam wszystkich Patryków. Każdy Patryk, co napisze, że jest Patryk, dostanie... Dajcie mu lajka. Ale kurde, skąd mam wiedzieć? Musicie pisać swoje ten... Numery PESEL. Żartuję. Nie piszcie numerów PESEL w komentarzach. No ale jak mam sprawdzić, kto jest Piotrek? A kto nie? Nie? O, jak ktoś będzie miał nickname na YouTubie Piotrek, to wtedy dam mu serce. O! To dzisiaj pozdrowienia dla wszystkich Piotrków. I każdy Piotrek, który będzie miał Piotrek w nickname na YouTubie w komentarzu, dostaje sertucho 3 dni od publikacji filmu. Bo ja kiedyś zrobię coś takiego, że jak ktoś napisze
dinozaur w komentarzu, to będę mu lajkował, dawał te takie serce do tego komentarza. Ale nie powiedziałem, w jakim okresie czasu. Ja do tej pory pod tym filmem daję te serca i tam jest chyba z 2000 komentarzy. To jest taki film, który też jest trybu Fortnite, ale tam było... czekaj, co to było? Tam było chyba Bugatti na miniaturce. Ja do tej pory codziennie widzę tam komentarze pod tym filmem. Oh my god, Bugatti Veyron, taki pomarańczowy, jest na miniaturce w tym filmie. I tam cały czas komentarze ludzie piszą. Także ja już tu zastrzegam od razu, że daję te serca, ale 3 dni od publikacji filmu, okej? Bo ja nie wyrobię, później będę musiał wszystkie praktycznie komentarze sercować. Człowieku. Ja pierniczę, ale grafika. Kurde, tam mgiełka, jakieś takie pogodowe warunki. Niestandardowe. Ja nie mogę. Pięknie to wygląda. Dobrze, szukamy przeciwników. No i to by był chyba najdłuższy wstęp ze wszystkich trybów Fortnite, no nie? Zanim w ogóle jakikolwiek pojedynek zaczęliśmy. Ja tutaj gadam o jakichś lajkach, jakichś małpkach, jakichś sercach. No to trzeba zacząć kogoś ścigać. No bo co? O to tutaj chodzi, nie? Volkswagen, Golf. Jest tu trochę dropów w tej dżungli, co? Jak się nią tak przejechać, to coś tam można zgarnąć. O, tam na szczycie mostu widziałem drop X też jest. No ciekawe. Od tego mostu może też kiedyś sobie pozaczynam, zobaczymy. O kurczę, tu jakieś nieoznaczone ruiny. Dobra, chodź BMW, ty patrz, tego nie ma na mapie. Znaczy, koło tego zawsze się przejeżdżało i nigdy się tu nie zaglądało, no nie? O, ja tu chyba będę zaglądać. Dobra, zabieramy BMW, to jest chyba dobry samochód. Co tu? Tu się nigdy nie zagląda, zobacz co tu jest. Zabieramy. Ja wam powiem, ten samochód ma 8 poziom, ale on nie jest taki superowy. O Jezu! Dzień dobry, miniacz, a ja jestem tutaj z Polski! Okej, gaz. Mapa. Okej. Gaz. Ja nie jadę offroadem, ja już Murcielago jeździłem offroadem. Nie polecam. Ciekawe, co gościu nagle miał w gaciach, jak zobaczył 8 poziom. No nie, nagle miał to... Ja pierniczę! Pyk. Gościu jedzie gdzieś tam offroadem tym miniaczem. Straszny jest ten miniacz. Jeździliście nim już? Jeździłem. Nie polecam. Omijajcie jak ognia. Dobra. I tu musimy niestety już cisnąć, tak? Trochę tu otwartej przestrzeni jest, ale nie będę po tych zakrętach jechał, no bo nawet i ten miniacz mnie rozwali, nie? Tu musimy jakoś cisnąć na tamę. Nie musimy, okej, to jest po tej stronie. Rzeki, bardzo, mnie się to podoba. Dobra, i tu otwarta przestrzeń, zobacz ziomeczku, to nawet te Murcielago da radę. Wiecie, że w ogóle ten samochód ma... chyba manualną skrzynię biegów, nie? Murcielago tak miały, ale to jest wersja Super Veloce i nie jestem pewny. W każdym razie w takim samochodzie V12 skrzynia manualna? What? Totalny kosmos, nie? No ale niestety skrzynie manualne to wiecie, jednak trochę gorsze przyspieszenie, bo dużo się czasu traci na zmianie biegów, co nie? Dobra, jakoś udało mi się nie trafić w drzewa. Jest meta! Podoba mi się, bardzo duże propsy dla tego gościa, że wytrwał do końca, a wyzwałem go dlatego, żeby zmienić ten samochód, bo nie jest dobry w ogóle do pojedynków. Ty, ten gościu tutaj na mnie chyba ciśnie, zobacz. Ale się pewnie czuję z tym 6 poziomem w Audi Quattro. Nie, dobra, on nie zawracał na mnie chyba. Dobra, mapa. Okej, tutaj chodźmy. Mamy 9 poziom, kurczę, już dawno nie miałem 9 poziomu. O, tam się ktoś z tyłu pojawił. Tutaj, ej, ile typa, what? Jo, ile tu ludzi jest? Superowo, ty, ścigamy się z nimi, dawaj tu pod górę. Zobaczmy mapę, okej, jest tu... Wow, zamykaj tą mapę. Oh! Okej. Ja chyba wracam w to miejsce, gdzie byłem, tak mniej więcej. Gościu na pewniaka, i patrzcie ile typa jest na mapie, chyba z 12 osób. Gościu na pewniaka jedzie swoim broncio, a tu wyskakuje taki chuligan. Dobra, tu musimy sobie trochę asfaltem.
Bo ej, ogromny wstyd przegrać takim dobrym samochodem, nie? Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk, pyk. I teraz tu pyk. Kurde, szalone auto. Dobrze jadę w ogóle? Oj, 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 oj. Nie wiem, czy tu... Jadę prosto, na wprost do mety przez te drzewa. W jakimś dziwnym miejscu jest ta meta. Dobra, ja jestem dziwny, wszystko gra. Ej, mam wrażenie, że trochę inny force feedback jest na tej kierce. To jest dziwne, to są te same bazy, a ta jest jakaś taka, no nie wiem. Co tu mamy? Bronk. To chyba jest ten... O kurde, ja go nie opanuję! Mogę zostać przy tej burze! On ma chyba napęd... Nie, ma napęd na 4 koła, ale jest tak trudny. Ja nim kiedyś... O, ledwo co, ledwo co. Jest na kierkę, jest bardzo trudna fura. No nic, ale spróbuję, zobaczymy. O, shit, o, shit, o, shit. Ah! Dawaj, 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 dawaj! Kurde, nie mogłem kliknąć. Nie! Kogoś trzeba wyzwać, kogoś trzeba wyzwać. Tego, dobra. Jedziemy. Gdzie jedziemy? Gdzieś tu chyba. O, cholera. Niedobrze. Mostem może? Nie, nie mostem, bo to na dole gdzieś jest, okej. Ty, nic nie widać! Ale ta fura przyspiesza i ja nie mogę. Gaz, 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 gaz. Ua, woda! O nie! Czemu go tak obraca, jak ma napęd na 4 buty? O się! Jee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 
blisko! Ten samochód jest przesadzony! Centenario? Dobra, biorę centenario! Ja myślałem, że będę w stanie to lepiej opanować niż tego wariata! O rady ty, co to było? Dobra, cofamy się. Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale no kurde, nie wyobrażam sobie tamtym robić ostatecznego pojedynku. Bardzo przesadzona fura. Dobra, poczekam tu jak ten kleszcz na gałęzi. Na kogoś, no i zobaczymy. To siedzi w moją stronę, to siedzi w moją stronę. Zobacz, 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 zobacz. Jest na mapce. Nie. Dobra, jadę. Nie tak to miało wyglądać. O nie. Ja chciałem jeszcze wezwać na pojedynek tym samochodem. Dobra, zobaczmy. Kurde, nie mam pojęcia. Chyba na tym skrzyżowaniu jest być najlepiej. Pojadę tam, prosto, prosto, prosto. Ten co? Dostał jakiś drgawek w ogóle. Gościu. Nie wyjeżdżam poza strefę tym razem. O nie. Dobra, go. Dobra, jadę w dobrą stronę mniej więcej. Jak tutaj. O, shit. I zostały nam offroady. Ryzykuję trochę asfalt, ale tu chyba nie mam szans. Jak będę asfaltem próbował, ale spróbuję, no to jest centenario asfaltowe. Trochę się tu skróci. O nie, szutr. Shooter. Ja pierdziel. Dobre, jesteśmy jeszcze w grze. Jak to wyminąłem, nie wiem. Jeszcze redukcja w międzyczasie łopatami. No nic, muszę próbować tak, bo... Ojej. Ale patrzcie, ja wcale nie jadę szybko, nie? To niby centenario, wiesz. Ogromna moc, wszystko super. Czego się zatrzymali? Czemu? Coś tam się pobili ze sobą chyba. 10. poziom tu jest, jakiś offroadowiec, okej. Okay. Przez błoto jadę. Ty patrz, wyprzedzam ich. What? Nie. Co? Ooooo!
Ej, to były, nie wiem, to była długość samochodu, o długość samochodu wygrałem z tymi typami. Nie spodziewałem się, ja już byłem taki zmartwiony, bo wiedziałem, że tu będzie trzeba z tej dżungli wyjechać przez jakiś offroad. I byłem taki zmartwiony, myślałem, no nie, no kurde, nie ma szans, że to wygram, ale już pojadę do końca, no, żeby nie było, że się poddaję od razu, ty, jadę, a tu wygrana. What? Ej, what? Bardzo ładnie, bardzo mnie się to podobało. I nawet jako tak opanowałem tę furę na offroadzie. Coś nie jest łatwe na kierownicy. Ziomek, jestem zadowolony. Dobra, idziemy na tą miejscówkę, której nie zna nikt, gdzie nikt nigdy nie zajeżdża, czyli tu. I tu są te takie piramidy. Widzieliście, tam były chyba 4 dropy, czy 3, jak byłem. Nie, 3 były, czy 2. Ale w każdym razie tam było Murcielago. Spróbujemy, zobaczymy. Szukamy grzybów, halo. Kurde, wiosna jest, to grzybów się chyba nie szuka o tej porze. Czy wy szukacie w wiosnę? Bo, ej, słyszałem, że niektórzy... U mnie, ja w rodzinie nigdy nie szukałem grzybów w wiosnę, ale są plemiona w Polsce, które szukają na wiosnę jakichś tam grzybów i robią z tego przetwory. Jak wy robicie jakieś takie zbiory w wiosnę i znacie miejscówki w Polsce gdzieś, to dajcie znać w komentarzach. Jestem bardzo ciekawy, ja też jestem grzybiarzem starym i szukam sobie czasami po lesie grzybów. Ale wiecie co, więcej znajduję kleszczy niż grzybów. Jak to jest? O, siemaneczko, lecimy! Piąty poziom kontra pierwszy. Wiecie, kto wygra? Ja wygram, bo ten Deberti jest bardzo... Uła! Bo ten Deberti jest... Uła! Ten Deberti jest bardzo wolny. On... Ej, to jest wolny samochód. On wygląda, jakby miał 700 tysięcy koni, ale on jest wolniutki, a on to naprawdę spore szanse. 3 km do celu. Musimy przejechać tym mostem. Mam nadzieję, że gościu sobie zaraz skróci i skoczy do wody, ale nie, ogarnął temat. Nie było tak, że ja grałem tutaj ofiarę, że czekałem, uciekałem przed nim i nie chciałem z nim brać pojedynku. Nie, nie, nie. Ja go wyzwałem pierwszy. Tak, i on już się rozbił, zobaczcie. Kurde, Deberti, samochód tak potężny, z takim zawieszeniem, zostaje z tyłu za ślimakiem. Jak to jest możliwe? No myślę, że tutaj na prostej może mnie trochę podgonić, bo jednak 130 km to nie jest dobrze. Ale próbujemy, próbujemy, no. Fureczką, na spokojnie. Gościu nerwowy już troszeczkę się robi, to dobrze. Będzie robił jakieś głupie rzeczy. A my na spokojnie. Ja wiem, że jestem na straconej pozycji, ale nie szkodzi. Robię swoje. Robię swoje powolutku i próbujemy. Gościu gdzieś to... Ej, zobaczcie, on zostaje z tyłu. Jak to jest możliwe? Taki wielki samochód. Pyk, pyk, pyk. Zobacz. I tutaj sobie skracamy na wprost. Omijamy ładnie drzewka. Tutaj mamy trochę przestrzeni. Ja nie wierzę. Ej, gościa chyba pokonam. Tutaj sobie omijamy drzewka. Pyk. Jo, ej, aż mi go szkoda. Tak uraziłem jego. Jeszcze Die Hard, ma. Die Hard nickname. Ej, ja zostałem też tak pokonany kiedyś. I męska duma boli podwójnie, umówmy się. Boli podwójnie w takich sytuacjach. Ale wiem, że ten Deberti jest po prostu okropny. On ma chyba nawet napęd na tył, wiecie? W tym trybie zrobiony. Teraz zobaczymy, czekaj, bo jestem ciekawy. Zobaczmy, o co tu chodzi. Jedyneczkę rzucimy. Ta, on ma napęd na tył. I on może być trudny nawet na padzie do opanowania. No, także to nie jest szybki samochód, on, zobaczcie jak on wygląda. On wygląda jakby, wiesz, jakby był z 10 poziomu, no nie? A on jest z 5 i taki Ford Focus w tym poziomie chyba jest, niebieski. I on go robi lekko na każdej prostej i na każdym offroadzie. No, także mimo, że fura fajna, wygląda super i nazwę ma taką groźną, to jest słaba jak ciul. Nie bierzcie go. Pokonałem go karbusem, to o czymś świadczy. O, tutaj ktoś kończy pojedynek. A mimo to spróbuję. Ach, kurczę, to coś czerwonego, to chyba szybkie będzie. Spróbuję swoich sił, typo już tam zawrócił trochę. Dobra, jedzie, jedzie. Ach, kurczę, za daleko jest. Ja powinienem być jak już fest rozpędzony. A on już się zdążył rozpędzić za ten czas. A dawaj, ziombel. Piąty po... What? Co jest? Jeszcze nie mogłem go wyzwać? No ej.
Coś on tam oszukiwał. Coś on tam oszukiwał. Dobra. To ja sobie jadę tu, może będzie coś lepszego od Debertiego. Tutaj ta willa jest, okej. Cofaj, 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 cofaj. I do przodu. Oho, tutaj coś mamy. Gościa. Czekaj, no mość. Nie, nie. Teraz jakby mnie wyzwał, to ja już kończę. Dawaj, resetuj to. To ja już jestem skończony. Dobra, gościu gdzieś tam. A, on szuka dropów, dobrze. Ja mam piąty poziom. Podejrzewam, że on też gdzieś koło piątego może mieć. Ścigamy się z nim, ścigamy go. Co on robi w ogóle? Ucieka przede mną, czy szuka dropów? Masz jakieś szybkie auto, całkiem ładnie sobie tam radzi z przodu. Zobaczcie, ledwo go podganiam. Ledwo, ledwo. No chodź, kurczę, po co ty szukasz dropów? Dawaj, ścigamy się. Przecież i tak kiedyś wygrasz, no. Nie chodzi o wygraną, chodzi o ściganie się, ziomy. Losowe samochody, losowe i gracze. Nigdy nie wiesz, co się stanie. Najlepszy tryb w Fordzie. Dobra. Możesz ty. Ale świetnie ustawiony był. Okej, ale... A nie! Drzewo! Kurde, takie cieniutkie, nie mógł tego rozwalić? Przecież ten samochód waży 2 tony! Gaz, 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 gaz. Dobra, jeszcze nie wszystko stracone. Ta Porszawa by mi się przydała, bo to jest dobre auto. Chyba będziemy jechać przez gęste drzewa, ale muszę już tak jechać, bo gościu ma... O, rzesz, ty. O, nic nie widzę, nic nie widzę, znika i mi to... Muszę sobie te umiejętności wyłączyć, bo mi przez chwilę to mi zasłaniało, wiesz, obraz przede mną, tam gdzie mam jechać. O, tak jak teraz na przykład. Nie widziałem tego drzewa przez chwilę. No, muszę to wyłączyć. To jest dodatkowo noc, ale nie jest źle, nie jest źle. Dobra, Porszaka będzie moja. Zabieramy. Porszaka, o tu jakieś dropy. Dobra, to zobaczymy co tutaj jest. Podano do stołu Golf, to nie. Tu mamy 6. poziom. Dobra, bierzemy 6. poziom. To jest dobra fura, nie? Dobra, no to nic się, tam nie będziemy innego dropu szukać. Lecimy od razu się ścigać. To jest ta Pinakotta. Czekaj, tyle jakiegoś mamy. No chodź, że kurczę, gdzie ty uciekasz? On ma metro. O, rzesz ty, ale to ogarnie ładnie. O nie, ja się boję, mam wolniejszy samochód. Ha, przegram. Ja piernicze, co jest z tym autem? Ja, ale go rzuca, ty jak tego Bronkiego. O, tu wolniej, ziomek. Wolniej, niech on jedzie szybciej i się rozwala o te drzewa. Go. Uuu, metro. Metro ma niską prędkość maksymalną. Podobie go. Yes! Wracaj do lobby, ziom. Ej, nie biorę tego metra. Ulepszam sobie moją furę chyba. Z którego on poziomu? O Jezu, ale trudny wybór. Dobra, biorę Bronco. Bronco ma chyba wyższą prędkość maksymalną. Ty, mam roadsterka. Nice. Wyższą prędkość maksymalną ma, ale się tak wybija strasznie z kolei. Metro jest dobre, ale widzicie, no... jemu się prędkość maksymalna kończy gdzieś tak przy 180? Nie, coś takiego. Bardzo wolny samochód. Dobra, chodź tutaj. O, rzesz ty, kurde. Dwóch typa w jednym miejscu się nagle pojawiło. Tamten gościu gdzieś ucieka. No, rzesz, chodź. Co ty chcesz, ostateczne pojedynki tylko jeździć? Za mną jakiś gościu też. Cię może wiele wydarzyć zaraz. Dobra, ten tu ci tutaj na drogę. Dawaj, go! Kurde, piąty poziom? Co ty chłopie robisz na ostatecznych pojedynkach? Z takim poziomem. Jedziemy. Musimy upgrade'ować szybko samochód, bo to nie ma czasu. Tutaj zaraz strefa się zmniejszy, będzie koniec pojedynków. Muszę to dojechać. Cholera, chyba nie zdążę. Chyba mu się poszczęści typowi. Nie, muszę zmienić samochód. Muszę furę wymienić, kurde. Ja tym nie zrobię ostatecznego pojedynka. O rany, nie. Dobra, gdzie mamy metę? Dobra, skupienie, full focus. Tu musimy na pewno tą drogę. Ojej, dobra, wyjeżdżaj stąd, kurczę. Nie jesteśmy w złym miejscu. Na pewno musimy tą rzekę tutaj ominąć. O nie. Bronco. Dobra, teraz powinno być git.
to jest chyba jedna w dobrą stronę tak w ogóle. O nie, nie mogłem jechać tamtym asfaltem, aj, ale czy musiałbym górę ominąć? Dobra, nie jest źle chyba. Ósemeczka? Siódemeczka? Kurde, ktoś tam ładnie wyprzedził. Okej, okay. Siódemeczka, wracamy. Nie wybijaj się, dobrze. Siódemeczka. Gaz, 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 gaz. Ósemeczka. Kurde, ktoś ma tam naprawdę coś szybkiego. Ale błoto. Ósemeczka. Tyk, tyk. Nie drzewo, nie drzewo. Nie drzewo, 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 nie drzewo. Ja pieraj, tu są same twarde drzewa dookoła. Jaki twardy. O, nie drzewo, nie drzewo, nie drzewo. What? O, kurde, domek. Ej, to był fart 1000%. No wiadomo, że domek to już domek, no ale i tak jestem zadowolony, że te wszystkie drzewka tak powymijałem. Przecież to jest totalny fart. Tam są same twarde drzewa dookoła. Gaz, 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 gaz. Au, 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 au. Gdzie ty masz przyspieszenie, bronko, halo? 200 km jeszcze nie ma na liczniku? Co jest? Ale błoto. Fajne to błoto jest. No dobra, to już chyba... Chyba po temacie, ale jedziemy oczywiście do końca. No trzecie miejsce. Może być. Takie. Ale to miejsce nie jest ważne. Fajne pojedynki były. Ej kurde, wygrałem ślimakiem z tym Deberti. Powiem wam, Deberti jest mega słaby. On tylko tak wygląda groźnie. Jak go gdzieś widzicie na pojedynku, ma trzeci poziom, to kurde lekko. Od razu się za niego bierzcie. Słabe auto. Ja nie wiem w ogóle, jak ja nim wygrałem z kimś tam. Bo naprawdę wolny jest. Nawet na tył? Halo! Po offroadach? Kto to wiedział, nie? Porobiliśmy. Ej, fajnie, fajnie, fajnie to wyszło, no nie? Trochę za długi wstęp miałem. Jak dotarliście do tego momentu, to standardowo piszecie w komentarzu drzewo. Napiszcie drzewo. Kto wie przez jakie RZ z kropką piszecie drzewo? Ej, co ciekawy. Kto napisze poprawnie? No i oczywiście osoby, które napiszą drzewo, dostaną 3 dni od publikacji tego filmu, dostaną serce. O! Trzymajcie się, na razie, cześć!